Teoria gier w praktyce zbrodni. Jak znaleźć zabójcę Darii Relugi z Gdańska w świetle teorii gier? Na początku sierpnia bieżącego 2024 roku minęło 29 lat od śmierci absolwentki 12 liceum w Gdańsku, najlepszej maturzystki 1995 roku w Gdańsku, Darii Relugi, która w październiku 1995 roku właśnie miała rozpocząć studia na biotechnologii. 4 sierpnia rano wyszła jak zwykle około 7 pobiegać do pobliskiego lasu w Oliwskim Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Tam została zaatakowana, zgwałcona i uduszona. Zwłoki znaleziono następnego dnia przykryte gałęziami w lesie, w tym paprociami, które Daria ponoć bardzo lubiła, co może wskazywać, choć nie musi, że mogła znać sprawcę. Może dlatego dała się zaskoczyć. Była przecież wysportowaną, w opinii ojca, silną dziewczyną, choć była niewysoka, miała 1,60 m wzrostu. Leśniczy zauważył nietypowe ułożenie gałęzi, choć policja już prowadziła poszukiwania, zaalarmowana przez rodziców w dniu zaginięcia. I tyle w sumie wiadomo w sprawie, choć przynajmniej na krytyczną uwagę zasługuje tu zachowanie policji, która jakby nie miała ochoty szukać od świtu następnego dnia dziewczyny, wskazując na mecz jakiś Lechi. Jeden policjant, jak się żalił po latach ojciec dziewczyny, na jego uwagę, że te poszukiwania są chyba ważniejsze, miał nawet powiedzieć, cytuję, jak dla kogo. Link w opisie wśród źródeł filmu. No ale zostawmy to. Policjant ten już jest na pewno od lat na emeryturze i zakładam, podobnie jak ojciec Darii, że to kwestia charakterologiczna człowieka, nie nadającego się w ogóle do tej roboty, do pracy w policji, a nie jakieś inne powody. Aczkolwiek szybko wytypowano jako sprawcę mężczyznę pomagającego w sprzątaniu klatki schodowej przy Bobrowej, między innymi w bloku Darii, który był notowany za przestępstwa seksualne, jednak wykluczony został wskutek porównania kodu genetycznego, albowiem na miejscu zabezpieczono DNA sprawcy, ale do tych podejrzeń jeszcze za chwilę wrócimy. Zanim przejdziemy do podpowiedzi, wskazówek teorii gier, zaznaczmy na początku, co czynione było też w innych sprawach kryminalnych analizowanych na tym kanale w świetle teorii gier, że no, nie bawimy się w gry kosztem ciężko doświadczonej rodziny. Teoria gier to nie jest zabawa. Teoria, za którą kilkunastu matematyków i ekonomistów otrzymało Nagrodę Nobla, wykorzystywana jest w różnych dziedzinach i przez niektóre służby państwowe. Z teorii gier wywodzimy założenie racjonalnych zachowań sprawców, podejmowanie decyzji w oparciu o przewidywane decyzje pozostałych, a sam wynik gry wyłania się jakby sam. Rozwiązanie gry wyłania się jakby samo. Zatem, co wynika ze spojrzenia na sprawę w świetle teorii gier? Po pierwsze, po 29 latach można przyjąć, że skoro sprawa do tej pory nie wyszła, nie wyjaśniła się, to w oparciu o dylemat więźnia możemy założyć, że sprawca musiał być jeden. Gdyby było dwóch lub kilku sprawców, współsprawców, w tym pomocników, to prawdopodobnie wszyscy nie wytrwaliby w milczeniu przez 29 lat i kierując się właśnie dylematem więźnia, żeby zyskać łagodniejszy wyrok, nie być uprzedzonym przez innych współsprawców i wskutek tego nie znaleźć się w najgorszym położeniu, któryś na pewno by już na policji czy przed prokuratorem opisał sprawę i wskazał pozostałych współsprawców. W dylemacie więźnia mamy taką sytuację, że milczenie jest ryzykowne, bo gdy drugi współsprawca je przerwie, to znaczy przyzna się i wyjawi współsprawców, to ten milczący może liczyć się z wyższym, tu na przykład 25-letnim wyrokiem. I odwrotnie. Więc sprawcy nie mają zaufania do siebie nawzajem i po krótszym czy dłuższym czasie, zwłaszcza zachęceni przez prokuratora w odpowiedzi na jego ofertę złagodzenia kary, na przykład do 10 lat więzienia, tak jak tutaj w tej macierzy, będą się zdradzać. Zakładamy więc, że nie ma dylematu więźnia, bo sprawca był jeden, co potwierdzają również dowody biologiczne właśnie jednego sprawcy. Raczej myślę, że też należy wykluczyć jakieś działanie w związku z zazdrością, zawiedzioną miłością czy coś. I takie sytuacje prawdopodobnie w świetle dylematu więźnia, w obawie przed gorszym wyrokiem, jeśli doniesie ktoś inny, raczej by w ciągu 29 lat wyszły na jaw. Poza dylematem więźnia wykorzystałbym też z teorii gier strategię istotną w grach o sumie zerowej,
których jeśli jeden gracz wygrywa, to drugi przegrywa. To są sytuacje zero-jedynkowe. Tu też, że tak powiem, gramy ze sprawcą przecież. Strategia jest zwana minimaksem. Minimalizowania maksymalnych możliwych strat związanych z najgorszym, jeżeli tak można w sprawie śledztwa jeszcze powiedzieć, najgorszym rozwiązaniem. Że sprawa nie wyjaśni się przed przedawnieniem. Bo okazuje się, że nie ma innych dowodów, a zaginięcia dokumentów były przypadkowe. Pozostała próbka z DNA sprawcy, a reszta podejrzeń to domysły i ślepe, skoro dotąd nie doprowadziły do niczego, tropy. Minimalizujemy dalsze straty przez skupienie się na tym jednym, jedynym już dowodzie, uznając, że pozostałe to ślepe tropy są i szkoda na nie cennego czasu. Ta zbrodnia zabójstwa przedawni się po 30 latach, czyli w 2025 roku, za 11 miesięcy i kilkanaście dni. No więc mamy DNA sprawcy, to jest coś, to nie są poszlaki, to najmocniejszy dowód, jaki możemy mieć. Poszedłbym tym tropem, żeby w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje obecnie zabezpieczony ślad DNA. I tu pierwsza wątpliwość. Przy okazji mojego filmu pod tytułem Kto zabił Kasię? Sprawa skóry w świetle teorii wyboru publicznego była informacja, że wtedy w 1999 roku przeprowadzono jedno z pierwszych badań DNA w Polsce. A tu w przypadku Darii jesteśmy w 1995 roku, 4 lata wcześniej. Wprawdzie pierwsze badania DNA dla celów sądowych wykonał w Polsce już w 1989 roku profesor Ryszard Słomski w Zakładzie Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, ale czy na pewno badanie, któremu poddano sprzątającego klatki schodowe na Bobrowej notowanemu za przestępstwa seksualne, to na pewno było wiarygodne badanie kodu genetycznego DNA? A może zdjęto tylko odciski z noża albo zbadano, porównano włosy? Stąd wyczyszczenie noża lub zaginięcie włosów może zostały zużyte w badaniu po prostu. Dodajmy, że jego profil odpowiadał sprawcy. Bezczelne zachowanie policjanta w związku z planowanym poszukiwaniem Darii, która nie wróciła z lasu, mogło też i pewnie miało swoje źródło w ogólnej wtedy, zakładam jednak, że obecnie jest inaczej, takiej nonszalancji, czy może raczej niefrasobliwości policji. Ale ona mogła też skutkować nie tylko w języku, ale w ogólnym niechlujstwie. To z niego, z tego niechlujstwa pewnie, wzięła się też sprawa zaginięcia całych, liczących kilka tomów akt. Prawdopodobnie w latach między 2001 a 2006 rokiem, co odkryła policja z archiwum X. Gdy specjalna grupa policji, powołana do nierozwiązanych od lat spraw, nazywana archiwum X właśnie, chciała się wziąć za sprawę, okazało się, że akta zaginęły. Ale pozostał najważniejszy ślad. Ślad DNA. A skoro tak, to może należałoby powtórzyć wykonane wtedy badania. Nawet zakładając jednak, że prawidłowo wykluczono sprzątacza. Nie tylko dla potwierdzenia wyników, ale sprawdzenia zbieżności z DNA sprawcy. W USA, nawet w Polsce, robi się takie badania, żeby określić swoje pochodzenie etniczne, bliższych, dalszych krewnych. To jest familial DNA searching. To metoda wyszukiwania w bazie profilu DNA, który będzie podobny do zabezpieczonego w miejscu zdarzenia. Technika ta jest obecnie stosowana przede wszystkim w USA właśnie, w Wielkiej Brytanii. Przyczyniła się ona do rozwiązania wielu trudnych spraw karnych, w których jedynym dowodem był ślad biologiczny pozostawiony na miejscu przestępstwa. Oraz, co też istotne, może mam nadzieję, że zostało uczynione, ale dla pewności sprawdziłbym, czy policja przesłała DNA do policji brytyjskiej, niemieckiej i do Interpolu. Wszędzie tam, gdzie są bazy DNA sprawców przestępców seksualnych. Bo przecież niewykluczone, że to był obcokrajowiec, skoro w Polsce nie został dopasowany jego kod DNA do żadnego przestępstwa seksualnego później ani wcześniej. Uważam, że tak należy uczynić w tej sprawie. Przekonuje mnie o tym i wspomniany brak dylematu więźnia i przyjęcie strategii minimaksu. Sposób, jak to uczynić w sensie prawnym, mam na myśli przede wszystkim familial DNA searching, zostawiam odbiorcom tego kanału, tego filmu. I na koniec jeszcze dla podkreślenia dowodu, jakim dysponuje policja w tej sprawie. Otóż można zrobić portret pamięciowy na podstawie DNA właśnie, a przynajmniej określić kolor skóry, oczu, włosów, piegi i nawet budowę twarzy. To jest fenotypowanie DNA, czyli przewidywanie wyglądu człowieka, jego cech fizycznie obserwowalnych, takich jak wymienione. Uważam, że skoro policja w sprawie dopuściła do tylu zaniedbań, zaginięcia akt, dowodów, co gorsza niż papierów, to teraz można żądać jej zrehabilitowania się. Musiałby sprawą zająć się dobry prawnik, który ma doświadczenie w takich sprawach, albo z jakiejś fundacji, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na przykład. Halo, jest tu może ktoś taki?
Uważam, że tej sprawie trzeba i co więcej można naprawdę pomóc. Do sprawy Darii będziemy, myślę, wracać na kanale w cyklu pod tytułem Teoria gier w praktyce zbrodni, bo wskutek powyższych wskazań, w tym odkryć naukowych, czyli fenotypowania DNA i familial DNA searching, sprawa może okazać się rozwojowa. Po uzyskaniu pełnych danych, możliwości zabezpieczonego DNA, można by pewnie i wrócić do różnych wcześniejszych podejrzeń, wszystko sprawdzić. Darii, która pewnie teraz byłaby jakimś naukowcem, wymyślającym na przykład nowe leki, takie podejście naukowe może by się nawet spodobało. Tyle teoria gier w praktyce zbrodni.